Cześć, witajcie widzowie. Sprawdzę tylko, czy na pewno mamy dźwięk, bo różnie bywa z tym dźwiękiem. Dźwięk. Tak, kolumny są, głośnik jest. Witajcie, kochani widzowie. Tutaj Ela Gawin, 11 listopada 2022 rok. Serdecznie Was witam. Już patrzę, czy jest czat. Gdzie ten czacik mi się schował? Mam. Tak. O, jesteście, kochani. Tak. Widzę, że moi kochani widzowie są. I teraz sobie sprawdzę, jak to kolorystycznie wygląda. Wyciszę sobie tutaj. Telefon, ustawienia, o, wycisz, tak, i drugi, tak, żeby mi nikt nie dzwonił, o, tak, i chcielibyście kolorek, tak, 22:22, zaczęłam live'a. Tutaj w drugim telefonie też wyciszamy. Dobrze. Tak. Zrób mi loada. Witaj, Paulinko. Dzwoniłam do ciebie tyle razy. W ogóle ode mnie nie odbierasz telefonu. A chciałam z tobą porozmawiać o sprawach współpracy. Tam w kwestii dostarczania mi filmów przyciętych z live'ów i jeszcze na temat Discorda, wiesz, i dzwoniłam do ciebie, bo u ciebie ta twoja koleżanka Marta i ja myślałam, że ja ją jakoś poznam, porozmawiamy sobie, a ty nic nie odbierasz telefonów cały tydzień. Paulinko, jesteś dzisiaj w pracy, czy oglądasz mnie? Pozdrawiam serdecznie. Witam, Mruczek. Mój moderator Mariusz Mruk jest aktualnie moim głównym moderatorem. Szefem moderatorów. Dostał wszystkie uprawnienia na serwerze, ponieważ niestety były przytasowania różne administratorskie. Już nie będę tutaj szczegółowo mówić Wam, ale no, pewne rzeczy się po prostu pozmieniały, także... Mruk jest szefem moderatorów. Zaraz, tak, chcielibyście kolor, tak? To już, patrzymy, co z tym kolorem. Filtry, korekcja kolorów, nasycenie. O, proszę bardzo. Słuchajcie, w tej chwili wgrywa się na mój kanał film, taki, który ja dzisiaj kręciłam, taki spacer nad Wisłą. Byłam po prostu na spacerze, troszkę się przejść, oglądałam dekoracje na Wawelu, tam był premier polskiego rządu, Mateusz Morawiecki, była ekipa rządu na mszy w katedrze wawelskiej. I ratownik wpłacił, i byłam na spacerze. Takiego braku wyczucia i przyzwoitość, jaki pokazała Ela Gawin na filmie z 1 listopada, ze świecą szukać. Jak można robić zdjęcia modlącej się matki i swojej córki, które tego sobie nie życzą. Ty chcesz i nic i nikt mnie nie obchodzi. Nie, no dlaczego? Moja mama nie miała nic przeciwko, żeby nakręcić. Nawet już chce ostatnio, żeby miała jakieś pamiątki. Natomiast córka tam momentami nie chciała, a kiedy indziej chciała, no ale ja ogólnie sobie chodzę i nagrywam, więc no myślę, że fajny film. I dzisiaj
Teraz się wgrywa na mój kanał film, taki, który ja, no myślałam, że wcześniej on trafi, ale on się po prostu wgra w trakcie live'a prawdopodobnie i no to jest takie zaproszenie na live'a i spacerek 11 listopada nad Wisłą, śladami tutaj. Dekoracji związanych z tym świętem i tam sobie oglądałam, co się w ogóle dzieje. 5 zł. Psie plasiam, Maja, rolka, kocham cię. To, co kazałem napisać Alci, to błąd. Wybacz mi. Także ja jestem bardzo ciekawa, czy ten film mi wskoczy w czasie live'a, bo tu pisze, że on już ma 81%. Potem sobie go oglądniecie. Takie piloty do tego filmu wgrywałam na Discordzie. Dzisiaj w ciągu dnia. Słuchajcie, witam Was. No, małe opóźnienie, bo oczywiście troszeczkę jestem zdenerwowana i tak dalej. Byłam dzisiaj nad Wisłą. Słuchajcie, nie mogę znaleźć mojej koszulki z orzełkiem w koronie, ale to nie szkodzi. Na razie mam taką czarną sukieneczkę, o. Nie mam koszulki z orzełkiem w koronie, ale kupiłam sobie nad Wisłą taką tarczę, 16 zł. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy. Tak, 16 zł, taka tarcza, fajna, nie? Na Niemców i na Rosjan. I kupiłam sobie taki kask. Kask kosztował 35 zł nad Wisłą. Także słuchajcie, mam gadżety dzisiaj, będę sobie to wkładać. Tylko szkoda, że ten kask mi się... Oni coś to źle zrobili, bo to się nie podnosi do góry, a powinno. Ale tu się deinstaluje, o, może tak. Można zdjąć to. O. Może teraz się to powie. I teraz jest tak. Zaciekawiony fan z wielkim penisem wpłacił 5 zł. Czy mogłabyś skomentować odejście Rachel oraz swój stosunek do Angie? Fani chcieliby wiedzieć, co zrobiła Rachel. Z wasza współpraca się zakończyła, szczególnie w takim dniu jak odzyskanie niepodległości. Wafel wpłacił 5 zł. Ela, dlaczego robisz z siebie pośmiewisko? Weź prysznic, ochroń. Nie rób z mamy tej najgorszej. O, i taki mam kask, ale zaraz, czy to jest, czy to ma być tak? Chyba tak. Czy może tak? Lewicowi bojówkarze wpłacił 5 zł. Proszę pozdrowić nauczycielki. Panią Małgorzatę od francuskiego i panią Anettę od niemieckiego. Także mamy hełm husarzy i tarczę.
A Tatcema wpłacił 5 zł. Pamiętasz, jak byłaś na moim live? Oczywiście mam też inne gadżety tutaj związane z 11 listopada. Dzisiaj mamy 11 listopada. Obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polski niepodległości. Majka Skowron wpłacił 5 zł. Kupiłaś laptopa, by poprawić obraz. Od tygodnia kręcisz ustawieniami i mamy obraz jak z ruskiego Rubina. Obraz ciemny jak to miejsce, w którym Marek trzyma palec. Zrób ustawienia fabryczne, bo się na tym nie znasz i daj światło na ścianę. A zaraz, zobaczymy rzeczywiście, co z tym obrazem. Dobra. Fajnie. Tablaki z Woli Duchackiej wpłacił 5 zł. Hejelu. Bardzo się cieszymy, że znów piątek i live. Niestety nie ma nas dzisiaj w Krakowie, aby cię odwiedzić. Wpadniemy za tydzień z prezentem z podróży. Całujemy cię mocno i powodzenia na live. Pozdrawiamy tablaki z Woli Duchackiej, Kuba i Karolina. Słuchajcie, kochani, ja chciałam powiedzieć, że... Wowa wpłacił 5 zł. Elu najpiękniejsza. Pozdrów, proszę, zdecydowanie mniej piękne od ciebie. Paulina SV, Adriana RV i Wiere S, które mają przed sobą bardzo długą drogę samochodem, w której im towarzyszy twój live. Paulina. Zaraz zobaczymy tutaj, kochani. W tych informacjach już. Pozdrowienia dla Pauliny, Adriany i Wiery, które mają bardzo długą drogę samochodem. I to zamawia Wowa, te pozdrowienia. Wobec tego serdecznie pozdrawiam. Elka, psychotrop jest dziś bardzo wkurwiony i mówi, że masz do niego zadzwonić, a jeśli tego nie zrobisz, to pojedzie jutro do Marka i nabije go na płot. To nie żart. Słuchajcie, ja sobie tutaj przymknę drzwi i sobie naleję soczku mango. Schmatko wpłacił 5 zł. Pośpiewajmy razem. Pani Eluchaba. Letus beto gether, baby give me every nicht. Every nicht event to letus be forever. Baby give me every nicht till the end of time. No, na razie widzę, że kolorystycznie jest dobrze. Słuchajcie, witam wszystkich, kochani, na moim live'ie 22.20. Zaczęłam troszkę później, dlatego że ustawiałam wgrywanie filmu, który dzisiaj kręciłam nad Wisłą. No i się szykowałam, denerwowałam się, no i oczywiście takie małe opóźnienie, ale już jestem i wszystko jest dobrze. Ela, czy mogę ci zamówić nuggetsiki oraz stripsy? Lubicie ostre jedzenie z Marysia? Proszę, pozdrow twojego wielkiego fana Andrzeja z ulicy Pechowickiej w Krakowie. Pozdrowienia dla Andrzeja z ulicy Pechowickiej w Krakowie. Hełm husarza. Wiedźma wpłacił 5 zł. Paulino SV, Adriano SV i Wiero S, rzucam na was urok, będziecie mieć wypadek. Bo jak kasza łów, padniecie w rów. Nie, nie przejmujcie się tymi głupotami. Tak. Hełm husarza. Fajny sobie kupiłam nad Wisłą strój, nie? Wow, odpiął mi się ten. Momencik, jak to się przypina, tak? I tak. Boże, żebym tego nie zniszczyła. O. Ładne sobie kupiłam, nie? Słuchajcie, ten hełm 35 zł nad Wisłą dałam za niego. A to 16 zł. Wsparłam krakowskich handlarzy pod Wawelem.
Piotr pedał 500 zł, wpłacił 5 zł. Ela, wyglądasz super, jak mój wujek Marian, jest archeologiem. Słuchajcie, nie mogę, nie mogłam znaleźć. Nie mogłam znaleźć, pogubiłam podkoszulki z orłem w koronie. Dlaczego odeszła Rachela i dlaczego zbanowałaś szczura? Co ci zrobił ten biedny student? Jesteś największą hejterką na gandusiach. Ban za to, że kogoś nie lubisz, to hejt. Hejt za byciem biednym szczurem. Hejt za bycie Rachelą. Kochani, słuchajcie, zamówcie mi jakieś koszulki z orzełkiem w koronie, bo nie wiem, chyba moja mama mi zabrała koszulki z orzełkiem w koronie, żebym po prostu nie popierała Prawa i Sprawiedliwości w internecie. Ukradli mi dwa podkoszulki z orzełkiem w koronie. Ciszona Góras wpłacił 5 zł. Czy popierasz PO? Czy zdementujesz plotkę o tym, że dołączyłaś do PO i startujesz na premiera? Hasz razem zelo. Nie, nie, absolutnie. Ja jestem bezpartyjna, nie należę do żadnej partii. Słuchajcie, tu mam szaliczek Polska. No tu mam taki worek z gadżetami na temat Polski. I tu powinna być koszulka z orzełkiem w koronie i nie ma. Ktoś mnie okradł. O, ale mamy Polska. Będziemy machać. Czyli flagę mamy. Mamy na dzisiaj czapkę. O. Polska. Drugi szalik. Monika Bytnar wpłacił 5 zł. Znowu nie mam pieniędzy na jedzenie ani zębów na zjedzenie kości z KFC. Ludzie odkryli, że nie mam pracy i wszystko udawałam. Oddałam telefon do Lombardu. Meszczoty powinniśmy trzymać się razem. Tu mam jakieś takie flagi, co to jest? Aha! Te są samochodowe. Lewicowi bojówkarze wpłacił 5 zł. Proszę pozdrowić nauczycielki. Panią Małgorzatę od francuskiego i panią Anettę od niemieckiego. No to pozdrawiam panie nauczycielki. Słuchajcie, tu mam takie flagi, ale to są takie samochodowe. Patrzcie, widzicie? To się przypina. I one, jak jedziesz samochodem, to... to powiewają. I co ja tu jeszcze mam fajnego? Tu jest jeszcze taka mała flaga. Przepraszam, troszkę te flagi mam pomięte. O, ale ładna ta flaga Polski jest, nie? I... o... tu kiedyś widzowie mi przynieśli taki prezencik. To są magnesy na lodówkę. Polska. To od widzów dostałam. I tak, coś takiego. To są przyssawki na szybę. No to jest takie kibica, nie? O. Ale to jest właściwie ładne. Jakby te przyssawki odczepić, to bym mogła mieć taki mały szaliczek fajny na szyję. Tak. I co ja tu jeszcze mam? I jeszcze jedna flaga. Ta jest taka duża. Bojówki przejmują tego strama. Jebać PiS i wszystkie szczoty. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny.
Także tyle mam gadżetów, natomiast na razie nie znalazłam moich koszulek z orzełkiem w koronie, no ale mamy inne rzeczy z orzełkami. Ja myślę, że to musi być w mojej pracowni. Bo po wakacjach gdzieś tam poprzykładałam te rzeczy. O! Wow, ta flaga to jest, kurczę, duża. Będziemy śpiewać dzisiaj pieśni. 11 listopada. Dobra, czyli tu mam jeden taki drzewiec. To sobie specjalnie przywiozłam z nadmorza. To są takie patyczki od parawanu. Z Łotwy wpłacił 5 zł. Droga Elu, pozdrawiamy Cię serdecznie ze słonecznej Łotewskiej Republiki Radzieckiej. Czy pozdrowisz proszę panią Józefinę, która jest tłumaczką języka łotewskiego w Krakowie? Pozdrawiamy i całujemy. Czekajcie, muszę zobaczyć, bo coś tutaj mi nie pasuje w tym donacie. Momencik. Już. PiS wpłacił 5 zł. Czy Prawo i Sprawiedliwość wie, że ich popierasz? Tutaj był tekst. Droga Elu, pozdrawiamy Cię serdecznie ze słonecznej Łotewskiej Republiki Radzieckiej. No, Łotwa nie jest Republiką Radziecką już. Od czasów, kiedy Gorbaczow pozwolił na oddzielenie tych części. Więc w związku z czym pozdrowienia dla pani Józefiny i inne osoby, no to jest chyba jakiś po prostu żart tutaj, tak? Słuchajcie, także mamy gadżety na dzień... Na rocznicę obchody Święta Niepodległości 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Trzeci rozbiór Polski 1795 rok. 123 lata byliśmy pod zaborami Niemiec, Rosji i Austro-Węgier. Tak naprawdę Austriaków. Próbowano nas germanizować, rusyfikować, tak jak i wcześniej w dziejach historii Polski i później. Ale dzięki Józefowi Piłsudskiemu, polskim legionom, Polakom, naszym pradziadkom, prapradziadkom, odzyskaliśmy niepodległość, chociaż tak naprawdę ta data 1918 rok to jest umowna, bo jeszcze trwały dalej walki. Później tak samo w 1920 roku była bitwa, tak zwany cud nad Wisłą. Także cały proces odzyskiwania niepodległości był rozłożony w czasie, ale ogólnie obchodzimy dzisiaj to święto. To jest święto, które jest w Polsce. Przykładowo moi nasi administratorzy Discorda, YouTube, to na przykład dzisiaj mieli dzień pracujący w Niemczech. Tego święta się nie obchodzi. Tam, gdzie Janys jest moderatorem, tego święta się nie obchodzi. W Holandii, gdzie Mariusz Mruk jest moderatorem, to jest po prostu polskie święto. I chwała nam za to, że możemy sobie to święto obchodzić. Także mam tutaj różne gadżety. Ja sobie to wszystko zbiorę, bo jeszcze muszę koszulki z orzełkiem w koronie kupić, dokupić.
Słuchajcie, jak sobie wynajmę dom ekipy youtuberskiej, to wszystko będę miała ładnie pogrupowane. Marta Wariatka wpłacił 5 zł. Pozdrowienia dla barcelońskich rycerzy. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Zaraz, gdzie jest ta moja tarcza i ten hełm husarza? Jeszcze muszę znaleźć, bo mam drugą taką czapeczkę, też czerwoną, nie? O. Elżbieta Jaworowicz wpłacił 5 zł. Witam moją imienniczkę Uśmiech, zapraszam do mnie do programu. Pani historia musi dotrzeć do moich widzów. Proszę o kontakt pod numerem 22 547 77 45 albo na... Dobrze, ale słuchajcie, no dzisiaj w ogóle telewizja jest pełna różnych tam pieśni i tak dalej, także ja nie będę akurat wam na razie puszczać tego wszystkiego. O, porozmawiajmy sobie, włożę okulary, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje na czacie. Co tam ciekawego na czaciku? Kogo my tu mamy? Hamter Fan, Kosmita, Hoko, Jakub Swatowski. Bestia z Wadowicz płacił 6 zł. No i na chuj się malujesz, stara raszplo, i tak wyglądasz jak golem przeruchany przez armię orków. Nic dziwnego, że Marek woli sobie palec w dupę wsadzać, nic ciebie ruchać. Pozdrawiam z Wadowic. Małpeczkowa, pani Elu, ile ma pani wzrostu? 1,62 m. Fifok, czy psychotrop nadal jest na twoim oku? Marcysia Biernacka. Elu, czy wiesz, że Józef Piłsudski był socjalistą? O, dzwoni domofon, ale nie wiem, co to idzie tutaj. Zobaczymy. Oby nie policja. Słuchajcie, ktoś dzwonił domofonem, ale uciekł. Okej. Okay. To co, puszczamy sobie jakąś muzykę. Ja wpłacił 5 zł. Pozdrawiam ciebie i siebie, i ciebie, i siebie, i ciebie, i siebie, i ciebie, i mnie, i LG. Mogę prosić o sesję zdjęcie kurczaka, sałatkę, proszę, LG, Marek, chuj. Słuchajcie, ale to nie jest w ogóle powiedziane, że ktoś dzwonił domofonem, ale uciekł. O, chyba się już wgrał ten filmik, który wgrywałam. Zaraz zobaczymy. Helena wpłacił 5 zł. Jak ty, córko, chcesz ogarnąć dom youtuberów, jak ty nie płacisz za to mieszkanie? Nie mówiąc o bałaganie i gratach, które są wszędzie.
Wyprowadź się wreszcie. Zamówię serwis sprzątający i po 4 tygodniach posprzątają ten gnój. O Jezus, ten filmik reklamowy. Dobrze, fajnie. Słuchajcie, ja chcę sobie wynająć dom ekipy youtuberskiej za Krakowem i tam sobie zrobię remont i będę się przeprowadzać i ładnie wszystko sobie uporządkuję. Elu, czy doczekamy się w końcu twojego tańca do piosenki Julii Jaroszewskiej i Sandry S. pod tytułem Żylety? Prosiliśmy cię już tydzień temu, ale nas zignorowała. Proszę, zrób to dla swoich widzów. Pozdrawiam. Kochani, przepraszam, zapomniałam o tej piosence. Nie sprawdziłam, czy ją mogę puścić po prostu bez jakichś problemów. Patriota wpłacił 5 zł. Elu, nie wspierasz takimi zakupami krakowskich handlarzy, aż ujej kanalie. Nie można nic umieszczać na fladze. Niegodne symbolu narodowego uznaje się umieszczanie na fladze czy godle jakichkolwiek napisów, rysunków czy obrazków. Naprawdę? Dionizy Złotopolski wpłacił 5 zł. Elu, proszę pozdrów mojego wnuka Kacpra Złotopolskiego. Kacper po wielu latach dojrzał w końcu do coming outu i przyprowadził nam do Złotopolic swojego partnera. Razem wyznają religię 5D. Pozdrów Andrzeja. Live miłości. Ucz się od niego. Dobra. Słuchajcie. O. Co to jest? Ruda wpłacił 5 zł. Na kolana, kurwo, błagaj na sorzet, padaj na podłogę. Coś mi tutaj wchodzi w kadr. Aha, tutaj. PiS wpłacił 5 zł. Czy PiS wie, że ich popierasz i co oni na to? Bo zwolenniczki PiS to raczej takie zapięte pod szyję, a ty jesteś taka frywolna. Słuchajcie, kochani, ja nie należę do partii, jestem bezpartyjna, ja sobie popieram Prawo i Sprawiedliwość jako polska obywatelka z własnej woli, bez... nie potrzebuję do tego ktoś zgody. Ktoś wpłacił 5 zł. Czy gdyby ktoś zapłacił 10 tysięcy złotych, to czy ogoliłabyś głowę? Pozdrowienia dla mojej córki Ksenii. Za 10 tysięcy? Tak, ogoliłabym. Zapłaćcie mi 10 tysięcy, ogolę głowę i będę miała krótkie włoski. To może być ciekawe. Zbierzcie się dla mnie. Słuchajcie, ale w każdym razie wypowiedzi jakieś patriotyczne to później, później, a na razie to normalne, normalne spotkanie z widzami. Puścimy sobie jakąś muzyczkę i sobie potańczymy. Nie będziemy od razu śpiewać żadnych pieśni Legionów, ani nic takiego. Ja sobie przygotowałam tylko jakieś gadżety, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest to święto. Na moim kanale jest już film taki z mojego spaceru spod Wawelu, gdzie zapraszam na live'a, ale to sobie zobaczycie go potem. Natomiast na razie normalny live'ik, spotkanie z widzami i sobie tutaj rozmawiamy. Dani wpłacił 5 zł. Chcę świeczkę w dupie, 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 chcę świeczkę w dupie. A nie zdążyłam tego zeskipować. Dobra.
Mastiff wpłacił 5 zł. Ela, jak odniesiesz się do słów Kaczorka, że kobiety dają w szyję i mają późno i mało dzieci? Ty córkę miałaś jako stara suka w wieku 40 lat, więc późno się okociłaś. No i wiecznie jesteś najebana. Cytując stary filmik z neta. Super partia, kurwo. Takich po prostu jakichś bezsensownych donate'ów to w ogóle nie będę komentować. Słuchajcie, idę na chwileczkę do toalety. Zaraz wrócę. Dajcie mi 30 sekund. Jestem. Kochani, mam mój kubeczek Queen of the Hated. Piję sobie soczek. Multivitaminka. O. Dobra. O, Mruczek tutaj usuwa komentarze. Bardzo dobrze. Thank you.
Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Okej, ładnie. No cóż, no człowiek się zmienia, nie? Wszystko ewoluuje. Dobra. Mam czytać czat, a mi się chce tańczyć. Mi się chce tańczyć. Wpłacił 5 złotych. Świeczka w dupie zawsze spoko. Świeczka w dupie.
pierwsza gromada, strzelecka brygada. Tak, o, był jakiś donejcik, ale uciekł. No, myślę, że trochę może uspokoiłam hejterów. Zaraz zobaczymy donate. Nie, nie będziemy puszczać akurat dzisiaj tych pieśni za dużo, bo na pewno cały dzień się dużo nasłuchaliście, tak mi się wydaje. Moja ulubiona przeglądarka, czyli Opera GX. Zaraz, coś nie mogę tego... Za co ją tak lubię, nie zapytał nikt nigdy. Głównie za ten cudowny pasek po lewej stronie, Boże, na którym znajdziemy mesę... Jest, o, kochani. Słuchajcie, nie, nie będziemy dzisiaj tak puszczać za dużo tych pieśni, tylko po prostu... Tak, chciałam po prostu, o, zrobić przerywnik. Zobaczmy sobie, bo był jakiś donate. Jak puszczam coś na... Muszę zobaczyć, jak jest przeglądarka. Tak, to nie widać wtedy donate'ów. Powinny być donate'y na przeglądarce też. Chyba, że tak. O, to teraz jest. Aha. Czyli muszę sobie tak ustawić, żeby było... Będę musiała poprosić informatyka o włączenie. Dobra. Poproszę patriotyczną pieśń, tyle chciałem... Chciałam ci dać, Marek Łańcuch. My pierwsza gromada strzelecka brygada. Tak zaśpiewałam? Chyba nie. Profesjonalna youtuberka nie ma YouTube Premium, ale o co chodzi, bo nie wiem. Kochana, pokaż stopy śliczne, DJ Hexagon. Aha, ukradli donate'a, to zobaczmy, co to był za donate. Odczytamy. No, to jakiś był obraźliwy, no i to bardzo dobrze, że akurat go nie mam. Marcysia Biernacka. Rozumiem, mnie też skręca takie profanowanie pieśni patriotycznych przez kogoś nazywającego się patriotą. No przecież jestem Polką, no to sobie śpiewam. A co, nie wolno mi? Ciekawe, co Ela wie o Polsce. Co ja wiem o Polsce?
No, uczyłam się w szkole różnych rzeczy. Tak? Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju w polskiej ziemi? Czym ta ziemia mą ojczyzną? Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej wdzięczny dziecię, coś jej winien oddać życie. Oddać życie, rozumiecie? Więc teraz rozumiecie, dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego ja się nie poddałam, nie wycofałam, dlaczego ja znoszę cały ten hejt, te wszystkie wizyty policji, to wszystko. Bo co ja jestem winna Polsce? Oddać życie za nią. Za jej wartości, za to, żeby mówić, że Polska jest Polska, że Polacy powinni być Polakami, że powinniśmy być po prostu wolni, pozytywnie do siebie nastawieni, szczęśliwi. Marta wpłacił 5 złotych. Elu, dlaczego Marysia się tak brzydko do ciebie odnosi? Serce się krajało, gdy na cmentarzu groziła ci śmiercią. Pozdrawiam cię ciepło. Nie daj się hejterom. Słuchajcie, to jest dziecko, no. Ona jest w takim wieku troszeczkę zbuntowanym, że nie chce teraz nigdzie chodzić z mamą i z tatą, tylko woli sama z koleżankami biegać. Ela, zrób dla nas gwiazdę i szpagat. Ręcem cym fą 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 wpłacił pięć. A, jednak boli to hejterów, że ja sobie tutaj puszczam te pieśni, nie? Dobra. Jak je mój śmiatek? Wpłacił 5 złotych. Dobry wieczór, pani Elu. Czy widziała pani gdzieś mój śmiatek? Czy może przepadł tak samo jak obiot? Zaraz, musimy sobie tutaj zobaczyć. Głos wewnętrzny wpłacił 5 złotych. Elu, jak czujesz się ze świadomością, że przegrałaś swoje życie, zmarnowałaś potencjał i zszargałaś nazwisko ojca, na które pracował całe życie? Jakie są jakieś fajne pieśni patriotyczne?
Niebiedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułoni malowane dzieci. Niebiedna panienka za wami poleci. Kurczę, to poznałabym takiego ułana. Jednak dawniej mężczyźni byli inni, nie? Nie to, co dziś. Zdradzają, kłamią. Dobra. Na razie zatrzymamy to. Czytamy sobie czata, tak? Okej. Ojej, uciekł. Tak, no nie mogę tego puszczać, bo donaty mi uciekają. Paulin wpłacił 5 zł. Dziś też chlejesz piwa do zgonu i płaczu? W końcu dzień święty świecić szczoto paskudna. Chyba, że widzowie dziś nie postawili nic i cię nie stać. Wypowiedz się na temat psychotropa. No i dobrze, był tutaj jakiś taki donate obraźliwy i na szczęście zniknął. Że to jest dla konia? Nie, to jest hełm husarski, tu jest podpisane, co wy mi opowiadacie? Całuśny Mati wpłacił 5 zł. Elu, przestań puszczać tą zjebaną muzę i zrób coś śmiesznego, na przykład fikołka. PS, włącz coś fajnego, na przykład Rikę i wypuść córkę z piwnicy. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja dzisiaj będę długo prowadzić tego live'a, bo trochę jestem senna. Historyk wpłacił 5 zł. Elu, żaden Polak nie nosił takiego hełmu. To, co kupiłaś, to replika końskiego nakrycia głowy kasztanki Józefa Piłsudskiego. Tobie też w tym dobrze, bo lubisz na oklep? Tak opowiadał Marek M. Borodo. Ciekawe, jakbyś wyglądała pod marszałkiem. No czekajcie, zobaczymy hełmy husarskie. Hełm husarski. Używany przez polską husarię w XVI-XVII wieku. Rzeczywiście trochę inny niż ten, co kupiłam. Hełm husarski.
Ten jest, to jest hełm Rzymianina chyba. Kurczę, oszuści dali mi inny hełm niż ma być pod Wawelem. No co za ludzie. Dobra, a zobaczmy jakieś nakrycie dla koni. Już, czekajcie. Hełm husarski. To wam pokażę. Hełm husarski. Rafalala wpłacił 5 zł. Wczoraj zrobiłam Marku Łęgowskiemu loda i włożyłam mu do odbytu przeterminowaną od 2 lat kaszankę. Marek mi zdradził, że to on na ciebie donosił do MOPS-u. Sądu chce ci zabrać córkę. Ja bym na twoim miejscu obgryzła temu Markowi kutasa. Husarz wpłacił 5 złotych. Ela puści ungla girl. Ją klaosi. To dopiero buja. Albo i kwot średnik szklanki i kwot. Już, 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 czekajcie. Gdzież jest ten hełm? Kurwa. Już, kochani. O. To ja mam, słuchajcie, ten. No są tutaj różne hełmy. Zaraz, jak to przesunąć wam? Mam troszkę problem tutaj z tym. O. Ten mój to jest taki trochę podobny. Dobra. Okej. Słuchajcie, wracam na czata. 23:30. O, ile wy tutaj piszecie, kochani. Zrób mi loda. Dixie Dixie, Absydia, Anwa, Marek Łańcuch.
Sable Matthias wpłacił 5 złotych. Elu, ja i mój przyjaciel z Niemiec jesteśmy twoimi wielkimi fanami. Nazywa się Oskar Dirlewanger. Możemy prosić o pozdrowienia dla niego? Słuchajcie, boję się, że to znowu jakiś seryjny morderca. Będę pozdrawiać, a potem się okaże, że coś jest nie tak. Tymek wpłacił 5 złotych. Pozdrowienia dla ślicznotki z Londynu. Uśmiechnij się. Tymek tu wysyła jakieś pozdrowienia. Dobrze, słuchajcie. No więc mamy dzisiaj rocznicę odzyskania przez Polski niepodległości 1918 rok. Mamy 2023, 11 listopada. Widzicie, jak ja się zamyślę, to potem mylę daty. Patrzę sobie tutaj, co piszecie, kochani, na czacie. Dobra, chcecie tyle, chciałam ci dać, tak? Zmieniamy klimacik. Dobra. Banda hipokrytów wpłacił 10 złotych. Kozbo wylęgarnia hipokrytu komisji same ćpuny. Kurwy i typ, który rozkazywał choremu człowiekowi bicie dziadka na streamie, K.E.U. Podżeganie do samobu słoneczka na każdą komisję, żeby obrażałeś gustasko nie przyszła. Ciekawy donate. Może przestudiujmy go. Kozborowo. Serwer Discorda przystanek Kozborowo. Wylęgarnia hipokrytów. Komisja same ćpuny, kurwy. I typ, który rozkazywał choremu człowiekowi bicie dziadka na streamie. Podżeganie do samobójstwa. Namawianie słoneczka na każdą komisję, żeby obrażała innych użytkowników, uczestników. Dlatego Maja Staśko nie przyszła. No właśnie. Wylęgarnia hipokrytów. Same ćpuny, kurwy. Ale napisali im. Wylęgarnia hipokrytów. Brawo. Ale proszę jeszcze raz tego donata, tylko tak bardziej, ten sam tekst, ale tak bardziej rozwinąć, proszę. Tak, serwer, przystanek Discorda, przystanek Kozborowo, serwer Discorda, przystanek Kozborowo. Nie pozdrawiamy, absolutnie. Getsy z kurczaka wpłacił 5 złotych. Ty stara leniwa raszplo, weź się do roboty. Onuk gesty sem pisze, live ci się nie chce prowadzić. Nie ma nic za darmo, nawet nóg getsów. Laniu nie myty. Ale ja przecież nie proszę o żadne nuggetsy, to był żart z tymi nuggetsami, ludzie. Okej. Okay.
niemiecki patriota wpłacił 5 zł. Elu, jakbyś była taką polską patriotką, to byś wiedziała, że Polska niepodległość odzyskała trochę wcześniej. Poza tym nie bać Polskę. Niech żyją wielkie Niemcy. Niech żyje Kaiserreich. Niech żyją Hohenzollernowie. No widzicie, kto nas słucha. Widzicie sami. Dobra. Chciałem ci dać deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr. Chciałem siebie odnaleźć. Psychotrop wpłacił 5 zł. Elka, zadzwoń do mnie, bo inaczej jadę do Marka. Mam adres, rozjebię mu łapi, powieszę ci na balkonie. Ubrać miłość w spokój. Stefan mi wpłacił 5 zł. Elu, pozwól, proszę Michała H. Jakubaka, z Poznania. Jakubka, prosi o to. Ma złe doświadczenia związane z tym utworem. Jedynie ty możesz je odczarować. A dla siebie proszę o polonezę. To wspaniały taniec zakorzeniony w polskiej kulturze. Tak skończy się piosenka, pozdrowie. Husarz wpłacił 5 zł. Ela, puść ją w kleosie. Szklanie. Głupie kłamstwa, czasem wilk. Nie wiedziałam, że wiesz. Przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat. Byleś ze mną była znów. Będę kochał cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat. Bo ja bez ciebie zginę. Bo ja bez ciebie nawet nie wiem, jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam już. Przecież wiesz, jak jest. Kochałam cię. Wierzyłam w to, co mówię, chociaż czułam dziwny lęk. Przecież wiesz, jak jest. Nie tej mi wezmę dziś na muzykę naszych serc. Tyle chciałem ci. Sania wpłacił 5 zł. Artem, jestem tą bladasz, a wiem, że pewnie tak. Tyle chciałam ci dać, tak bardzo cię kocham. Porozmawiajmy, nie odrzucaj mnie. Dobrze, słuchajcie, był jakiś donejcik. Zaraz zobaczymy, co to było. Pozdrowienia mnie proszono, żebym złożyła. O, to było coś po rosyjsku. Skoro Polsza, to ja niestety tego nie umiem.
Ksenia, Artem, jeśli to oglądasz, a wiem, że pewnie tak, tyle chciałam ci dać. I tak bardzo cię kocham, porozmawiajmy, nie odrzucaj mnie. No ładnie. Stefania, Elu, pozdrów proszę Michała i Jakuba z Poznania. Jakub prosi o Rotę, ma złe doświadczenia związane z tym utworem. Jedynie ty możesz je odczarować. A dla siebie proszę o Poloneza, to wspaniały taniec zakorzeniony w polskiej kulturze. No ale, przepraszam, na razie chciałam po prostu puszczać jakieś takie komercyjne piosenki. Słuchajcie, współczesne. Ja w ogóle nie reklamowałam tego live'a wśród Polonii amerykańskiej czy tam innej, dlatego że trochę nie czuję się dzisiaj najlepiej, więc po prostu nie czułam się na siłach, żeby w ogóle robić jakiegoś takiego live'a tematycznego. Po prostu takie zwykłe spotkanie z widzami, moi drodzy. Dzisiaj bardzo było dużo w telewizji, różnych ciekawych materiałów, filmów, wywiadów. Też w internecie, w radio, na ulicach. To myślę, że po prostu nie ma sensu jeszcze tutaj wam puszczać całą noc jakieś pieśni Legionu, prawda? Zwłaszcza, że je wszyscy znamy. Tak tylko chciałam po prostu na początek, bo wypadało. Ale myślę, że teraz już się zaczyna godzina. Godzina 23:42, także o północy już się skończy 11 listopada, będzie 12 listopada i będzie można po prostu komercyjnie o jakichś tam po prostu tematach niezwiązanych z historią, z polityką rozmawiać. Bartek wpłacił 5 zł. Panie Elu, proszę pozdrowić Mateusza z Lublina. Jest pani wielkim fanem i uwielbia, tyle chciałam ci dać. Pozdro Mati, uśmiech grzeczny, bądź z boku. Oczywiście pozdrawiam serdecznie Mateusza z Lublina. Okej, przepraszam, że tak się poprawiam. Także kochani, no tak na podsumowanie 11 listopada. My dzisiaj nie doceniamy tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Nowe pokolenie tego nie docenia, bo wszystko jest w sklepach, jest dobrobyt. W szkołach wisi krzyż i orzeł w koronie, godło orła w koronie. Wszędzie pokazuje się polskie symbole narodowe, flaga, godło i inne elementy. Są wiersze, jest historia niezakłamana i tak dalej. Ale ja się urodziłam w świecie, w którym wszystko było zakłamane, w którym my nie obchodziliśmy, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to nie obchodziłam, nie obchodziliśmy tego święta. Ja się urodziłam w 1970 roku, jak moja córka dzisiaj ma 11 lat, 12 lat skończy 2 grudnia, to ja miałam 12 lat w 1982 roku. Nie było żadnych pieśni Legionów, nie było flag biało-czerwonych, nie było prawdziwej historii. Kazano nam po rosyjsku śpiewać, deklamować. Polskich bohaterów się nie celebrowało, nie kultywowało. Wszystko było szaro-burę. Podręczniki trzeba było oddawać na makulaturę, wyłączano prąd. Była bieda.
A jak to było w 1918 roku, to widzieliśmy na tych filmach, prawda? Na koniach jeżdżono. Nie miano oczywiście telefonów komórkowych. W większości Polski nie było prądu elektrycznego jeszcze wtedy. Tylko Natasza gdzieś tam w dużych miastach. 5 zł. Czy mogę wiedzieć, jakim prawem mnie pomawiasz na swoim serwerze? Wklejasz moje zdjęcia i wyzywasz na glosowce? Przeproś, albo będzie pozew cywilny. Stać mnie na to. Także po prostu nie wiem, o jaką Nataszę chodzi. W każdym razie urodziliście się wy w wolnej Polsce i wy tego nie doceniacie. A ja to doceniam, bo ja się urodziłam w czasach okupacji rosyjskiej. Moja mama, mój tato się urodzili w czasie II wojny światowej. Moja mama się urodziła w 1940 roku, a tato... Mój tato się urodził w grudniu 1939 roku, jak wybuchła wojna. To sobie wyobraźcie, jak to było ciężko. Małe niemowlę w domu, półroczne, mój tato, a tutaj wojna wybuchła. I dziadkowie mieszkali w Krakowie, przy ulicy Szymanowskiego. Jakie to były ciężkie czasy. Mama mi opowiadała, że jak mieszkała z rodzicami, miała tam parę lat, trzylatka albo dwa, to ona tego tak nie pamięta. To po prostu nadleciały samoloty niemieckie, ona mieszkała pod Rzeszowem w Kolbuszowej i zbombardowano całą miejscowość. I dom, który dziadek wybudował nowy, jeszcze nawet nie wykończony, cały został zburzony. I była moja mama, miała młodszego brata oraz dwoje starszego rodzeństwa z pierwszego małżeństwa jej taty, bo pierwsza żona mojego dziadka zmarła na gruźlicę bodajże, nie wiem, zapalenie płuc chyba, no i potem on się ożenił z moją babcią i się urodziła moja mama. Czworo dzieci, dwoje rodziców i mieszkali po prostu pod gołym niebem. Natasza wpłacił 5 zł. Dobrze wiesz, o co chodzi. Nie pal głupa. Czekam na przeprosiny, bo nic ci nie zrobiła, maty. Bezpodstawnie mnie wyzywasz i udostępniasz mój wizerunek. Także słuchajcie, moja mama też często mi wspomina, opowiada czasy stalinowskie, jak to było na wsi, bo ona pochodzi z mojej miejscowości, z Podrzeszowa. Jak to było jeszcze, takie kołchozy próbowano tworzyć na wsiach. Jak to wszystko wyglądało, jak się rodziła telewizja, jak dawniej jakieś były takie telefony, jakieś takie kołchozowe. Po prostu, no straszne czasy, ale niestety, popatrzcie, mamy 2023 rok i nadal znowu to samo, wojna na Ukrainie, morduje się ludzi. Nawet dzisiaj, teraz jak tutaj robię tego live'a, ktoś tam cierpi, umiera. W cywilizowanym świecie już tyle nas historia nauczyła, żeby nie krzywdzić innych ludzi, prawda? A nadal jeden z największych krajów, który ma największą kulturę, literaturę, Rosja. Ile dzieł literackich, ile dzieł sztuki oni stworzyli. A z drugiej strony są takimi barbarzyńcami, że mordują obywateli Ukrainy, prawda? Albo na przykład te kraje arabskie, też bardzo rozwinięta kultura, jedna z najstarszych. A równocześnie tacy barbarzyńcy, którzy traktują kobiety w tak po prostu zły sposób, jak niewolnice. O, widzę, że tutaj mi piszecie, że mam dwa...
Nie, myślałam, że mam 2022 osoby na live, a wy piszecie, że który rok. A ja źle powiedziałam? Który ja, kochani, powiedziałam rok? Aha, że 2023. No, 2023, no bo już za niedługo będzie, dlatego tak powiedziałam, nie? Jest jeszcze tylko miesiąc, więc... Fifok. To pewnie jedna z osobowości, która gubi się w czasie. A wy się zawsze do wszystkiego musicie przypieprzyć. Człowiek się przejęzyczy albo coś powie nie tak i po prostu zaraz jest afera. Hoko, Ela już drugi raz źle powiedziałaś. No to który mamy, kurwa, ten rok? Bo ja się już pogubiłam. Tu mi pisze na komputerze 11 listopad 2022. W każdym razie mówiłam, że nie doceniamy tego, co jest, a równocześnie są czasy współczesne i nadal jest to samo, nadal historia lubi się powtarzać, nadal te same problemy społeczne, polityczne, gospodarcze. No przecież na dobrą sprawę ta Unia Europejska to jest znowu jakiś taki socjalizm, prawda? Znowu próbuje się połączyć wszystkie kraje europejskie, ujednolicić, zabrać im walutę, odebrać im tożsamość narodową. Ale to po prostu wiecie, w jakim to kierunku idzie, żeby nas zgermanizować po prostu, bo większość, dominujące kraje Unii Europejskiej to są germańskie i oni chcą zdławić świat słowiański. A my nie możemy na to pozwolić. Słuchajcie, przechodzimy od północy już, nie obchodzimy 11 listopada. Ale muszę wam powiedzieć, że z tego co zobaczyłam, to mi sprzedano kask. To nie jest husarski, tylko rzymiański. Idę jutro zamienić. Idę zamienić na inny. A taki ładny. Wydawało się, że ten czerwony pióropusz to jest taki polski, a to jest, kurde, kask rzymski mi sprzedali. A to mędy. Dobra, ale przynajmniej to się zgadza. Okej. Okay. O, fajnie, właśnie chciałam wam podziękować, że mi nie przysyłacie dzisiaj żadnego alkoholu, bo ja już co miałam wypić, to wypiłam. Nie chcę pić alkoholu dzisiaj. I jutro, w dzień bez alkoholu, bez papierosów, dbam o siebie. Wyśpię się, coś tam sobie poskładam. Muszę sobie po prostu pogrupować te gadżety takie polskie, że muszę odnaleźć te moje podkoszulki. Żeby na następnym live'ie wystąpić wam w jakimś tam fajnym stroju. Także muszę to wszystko sobie tutaj poszukać. Dobra. Kochani, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dziękuję bardzo moim kochanym moderatorom za pomoc. Wszystko jest w porządku z moderatorami. Jedni przychodzą, inni odchodzą, starzy wracają. Wszystko jest dobrze. Jestem trochę zmęczona tym internetowym hejtem. Troszeczkę jestem już zmęczona tym życiem na Discordzie. Także muszę wam powiedzieć, że ja będę po prostu się starała troszeczkę ograniczyć swoją obecność w internecie. Bo już mnie po prostu ten Discord, te social media nudzą, troszeczkę i męczą. XD wpłacił 5 zł. Babo, socjalistyczny to jest ten twój PiS? Nic, tylko rozdawnictwo.
zabieranie ciężko pracującym na swoje majątki ludziom kasy i dawanie leniwej biedocie. Słuchajcie, jaką sobie muzyczkę puścimy? Paulinka, zrób mi loda. Może mi poradzić, jaką muzykę puścić? Ja nie wiem, czy ja wytrzymam do drugiej w nocy, bo mi się już chce spać. A wam? Dobra, popatrzmy, co wy tutaj piszecie do mnie na czacie. Majka Śliwińska. Czy wie pani, iż Rosja także jest słowiańska, tak jak Ukraina i Polska? No tak, ale ja mówiłam o krajach germańskich w tym momencie. Niemczech, Niemcy, Włochy, Francja, Austria, Holandia chyba też jest taka trochę zniemczona. Brakuje mi głosówek z Discorda, Anna Kowalska. No, na razie nie mam czasu, warunków na robienie tych nagrań, dlatego że w tygodniu ja muszę się zajmować córką. Nie mam po prostu czasu, ja muszę dziecko kłaść spać, uczyć się matematyki, różnych zadania musimy robić. Ja w ogóle wam chciałam, kochani, powiedzieć, że będę troszeczkę mniej aktywna na Discordzie i w social media, bo ja sobie siedzę na Discordzie, piszę jakieś głupoty, a tutaj kolacja niezrobiona, zadania domowe niezrobione, mieszkanie nieposprzątane, pranie niezrobione, chomik nienakarmiony, emerytowany pułkownik samochód nieumyty. Z okazji święta niepodległości chciałem wspomnieć szanownego towarzysza Adama Gawina. Razem z żoną Heleną pracowali uczciwie na rzecz Polski Ludowej. Bez nich Uniwersytet Jagielloński nadal byłby wrogą ekspozyturą kapitalizmu za czasów Józefa Stalina. jaki donate. Także słuchajcie, ja muszę troszeczkę tutaj wyhamować z tą swoją aktywnością w internecie, bo zawalam swoje obowiązki, takie różne domowe, rodzinne i inne. Nie będę komentować w ogóle tego konfliktu z psychotropem, to co on mi tutaj napisał. Słuchajcie, zobaczę, bo domofon dzwoni, zobaczymy, kto to idzie. Kamis wpłacił 10 zł. Czy jak byłaś w wieku Marysi, to byłaś do niej podobna z wyglądu? Słuchajcie, ale był śmieszny dostawca, zmierzył mnie tak. O! O, moje słodziaki, piwo mi zamówiły, kochane. 4,5%, dobrze, to nie będzie takie mocne, to się nie wykończę. I chipsy, o moi kochani widzowie. Dziękuję bardzo. Był taki dostawca, jakiś taki pan, ja mówię dzień dobry, on tak się na mnie patrzy. Przyglądam mi się, nie, ja tutaj w tej sukienerce, nie. Mówię, dzień dobry, a on tak się na mnie patrzy, nie. Zmierzył mnie z góry na dół, co ja tak po prostu o północy w takim stroju, w jakichś butach, nie.
No i ja się pytam, co pan ma ciekawego? A on mu, bo on taki zmęczony, w ogóle się nie zabiera, żeby mi coś przekazać. No ja się pytam, co pan ma ciekawego? A on mówi, no zamówienie. No ja sobie myślę, cholera, jak powiem, że nie wiem, co to jest, to mi nie da, nie? Bo oni, jak nie wiesz, co zamawiałeś, to oni czasem nie chcą dać, wiecie? No, więc ja mówię, aha, tak, tak. A ja nie mam pojęcia, co to, nie? A mówię, a zapłacone? A on tak już zaczyna coś podejrzewać, że ja nie wiem, co, czy zapłacone. Mówi, no to chyba pani wie, że zapłacone. A ja mówię, a tak, tak. No bo jak powiem, że nie wiem, o co chodzi, to jeszcze potem koleś mi gotowy nie dać tego, nie? I ja mówię, tak, tak, wiem, wiem. No i tutaj kombinuję, on stoi z tą torbą i nie chce mi dać, nie? Sohangeles wpłacił 5 zł. Witaj Elu, pozdrowisz Uera, Nihon no Yo, Birudę oraz Celina. Pozdrawiamy Ciebie i Marysię. Wierni fani z Twojego serwera uśmiech. Słuchajcie, ale to jakieś takie skomplikowane nazwy. Zaraz, ja za chwileczkę te pozdrowienia... Lili wpłacił 5 zł. Elu, dwie sprawy. Pierwsza to przypominam, że miałaś dzisiaj pić szampana ode mnie. Druga, czemu mnie kurwa zbanowałaś? Jeszcze kilka dni temu gadałyśmy przez telefon jak koleżanki. Co to ma być? A to nic nie wiem o tym, że Lilianusz jest zbanowana. To któryś z administratorów widocznie ją zbanował. To ja potem sprawdzę. A szampan też nie wiedziałam, że to jest od ciebie ten szampanik. Także. Zaraz, ja sobie popłuczę ten kubeczek i naleję sobie po prostu coś do picia do niego. Sekundeczka. Dobra, powiem szczerze, otworzę sobie to piwo od widzów, bo to jest tylko 4,5%. To chyba od tego nie umrę. 4,5% tylko alkoholu. Proszę o. Także chyba za to nie pójdę do więzienia. Dobra. Słuchajcie, mam dobry humor. Fajnie się czuję, że jestem z wami, moi kochani widzowie. Tak, tak, tak. To wobec tego zdrowie moich widzów. Wow, jakie to dobre. To jest jakieś piwo takie owocowe. Exotic Room. A to drugie? A to nie znałam tego. To właściwie to jest fajne piwo, bo jak nie chcesz pić dużo procentów, nie? No to sobie takie po prostu pijesz. To jest takie, powiedzmy, że dla kobiet, nie? Słuchajcie, mam dobry humor. Cieszę się, że jestem z wami. Widzę, że na mój kanał wgrał się film, w którym zapraszam na dzisiejszego live'a i taki mój spacerek nad Wisłą, ale to sobie oglądniecie go jutro, bo oczywiście ja zawsze ze wszystkim jestem spóźniona, ale za to nie można powiedzieć, żeby na kanale wobec tego były dwa filmy w tym tygodniu. Był film z nadmorza i był film... po prostu jesienne, także przynajmniej dwa filmy w tygodniu muszą być, o.
Z tym, że myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię jeden film jesienny i dwa filmy z nadmorza, żeby po prostu z tym morzem troszeczkę pchnąć do przodu wszystko. O. Tak, i już jest 249 odsłon w tym filmie właśnie, który dzisiaj wgrałam. Natomiast ten nadmorski ma 4331 odsłon. No i te filmy z nadmorza to będę pokazywać, słuchajcie, całą zimę. Tak sobie właściwie wymyśliłam, że... Mam jeszcze 12 filmów. No to ze dwa tygodniowo, więc w listopadzie jeszcze ze 4 filmy. W grudniu 4 to jest 8. I w styczniu 4 to będzie 12. O. No bo to jest fajne, nie zima, a tutaj po prostu filmy takie z nadmorza. Natomiast te filmy, które chciałam pokazać z ferii zimowych, których też nie zdążyłam wszystkich Wam przedstawić, to wgram je na kanał córki. Będę robił równolegle i jeszcze do tego filmy jesienne. Jutro robię sobie dzień bez papierosów, bez alkoholu, zdrowe odżywianie, poćwiczę mięśnie brzucha, dbam o siebie. Ja w ogóle chyba odrobinkę zeszczuplałam przez te różne przejścia. Ale, no i myślę, że na siłownię będę chciała chodzić też. A dzisiaj się bardzo cieszę, że się zmobilizowałam do spaceru. I prawdę mówiąc, myślałam, że tam wyjdzie większy odcinek do przejścia, bo pojechałam sobie samochodem pod Centrum Sztuki Japońskiej Manga w Krakowie, bo tam sobie parkuję pod tym muzeum, bo tam nie trzeba płacić za postój. Ale tam nie można właściwie parkować, jak nie jesteś klientem tego muzeum. No ale ja sobie tam wjechałam, bo ja tam współpracowałam z tym muzeum i znam tam osoby z obsługi, więc oni po prostu mam taką zgodę, że sobie mogę, jak robię jakieś zdjęcia, to sobie tam parkuję. I czy na przykład jak idziesz do kawiarni, to tam możesz po prostu zaparkować. W każdym razie poszłam sobie nad Wisłę i najpierw, tam jest bardzo fajny od strony Centrum Sztuki Japońskiej, który to centrum wybudował Andrzej Wajda, jest bardzo fajny widok na Wawel, ale nawiasem mówiąc, ja się właśnie zawsze dziwiłam, dlaczego Andrzej Wajda Centrum Sztuki Japońskiej wybudował w Krakowie takim nakładem pieniędzy. Okazało się z perspektywy czasu, że on wcale nie był takim patriotą, tylko podobno współpracował właśnie z reżimem. On powinien zrobić Centrum Sztuki Polskiej, prawda? Sztuki krakowskiej jakiejś, a nie japońskiej w Krakowie, nie? No to w ogóle absurd, nie? No ale trudno. No jest w każdym razie takie centrum, jakie jest, już tego nie zmienimy, ale to powinien po prostu... Nie ma w Krakowie tak dużego muzeum polskiego, a japońskie zrobili. No to po prostu trochę dziwne, no ale trudno. I stamtąd sobie pokręciłam takie fajne widoczki na Wawel, bo tam często robię też sesje zdjęciowe różnym moim modelom, klientom, widzom. I potem stamtąd sobie poszłam na nogach wzdłuż bulwaru Wisły, w kierunku mostu Dębnickiego, przeszłam na drugą stronę Wisły, pod Jubilat. I potem z powrotem zawróciłam w kierunku Wawelu. Kiedyś z Markiem, youtuberem Markiem Łangowskim, tamtą trasą szłam. Więc zresztą nie jeden raz, bo i w czasie Sylwestra, i jak był w maju w Krakowie, to też tam chodziliśmy. Tylko w czasie Sylwestra Nowego Roku to w drugą stronę szliśmy, a teraz szłam tą drogą, którą kiedyś w maju z Markiem też szłam. Tak sobie o nim nawet dzisiaj myślałam, jak tamtędy szłam, bo trochę mi było smutno, jak sobie to wspominałam, że tam razem byliśmy. W każdym razie, no i podeszłam pod Smoczą Jamę. Pod Smoczą Jamą sobie tam troszeczkę ponagrywałam.
Poczekałam, aż smok, ta rzeźba smoka będzie ziała. Potem poszłam w kierunku mostu Grunwaldzkiego, który został wybudowany w 1971 roku, kiedy ja miałam roczek. Właściwie jak się urodziłam, to ten most budowano. Przeszłam na drugą stronę tego mostu, no i z powrotem bulwarami pod to Centrum Sztuki Japońskiej do samochodu. No i prawdę mówiąc, myślałam, że to będzie z 5 kilometrów. Że sobie nabiję na licznik 5 kilometrów, bo ja się muszę ruszać, ja tak potrzebuję przejść parę kilometrów dziennie dla zdrowia, ewentualnie przejechać się na rowerze, przebiec, przejść, przebiec, przejechać. O. No ale w każdym razie 2 kilometry zaliczyłam, plus porobiłam trochę zdjęć, no i to wszystko macie na filmie. No to lepsze 2 kilometry niż nic. Pozostałą trasę pokonałam samochodem, bo spod mojego domu do pod Wawel jest około 3 km, także sobie przejechałam 3 km samochodzikiem moim i wróciłam do domu. No i tak dzisiaj sobie dzień spędziłam. Jutro myślałam, że pójdę do rynku, coś tam pofilmuję, te dekoracje związane z 11 listopada, ale prawdę mówiąc chyba nie mam ochoty. Natomiast w niedzielę pójdę na Wawel na mszę. Idę zobaczyć, bo ktoś dzwoni domofonem. Zaraz zobaczymy, co to. Marek Łandowski wpłacił 5 zł. Elusiu, proszę, odblokuj mnie. Zaraz będę u ciebie. Adria wpłacił 5 zł. Ostatnio prosiłam o umbana na YouTube i go nie dostałam. Więc dziś proszę jeszcze raz. Nick na id, Atastra. Słuchajcie, przyszły do mnie trzy widzki, chcą się ze mną sfotografować. Wróciłam się, żeby im dać jakieś moje ulotki.
ale nie mogę ich tutaj zaprosić, bo po prostu nie wiem, kto to jest, no nie? O, momencie, wezmę sobie tutaj, dam dziewczynom jakieś moje ulotki, o. Dajcie mi sekundkę, bo dziewczyny chcą się ze mną sfotografować, o. Dobra? I zaraz wracam.
Słuchajcie, przepraszam was bardzo. Były trzy dziewczyny u mnie. Zrobiły sobie ze mną zdjęcia. Dałam im moje wizytówki. No chwilkę to zajęło. Chciały koniecznie wejść i tańczyć tutaj na live'ie. O, mam cały worek z wizytówkami. Ale... włożę sobie to do tej mojej magicznej torby. Ale muszę wam powiedzieć, że no nie mogłam ich zaprosić, bo... dlatego, że po prostu no nie mam tutaj warunków, ale ja się w ogóle patrzę, gdzie ta moja koszulka jest. Queen of the Hated, no ale dobra, teraz nie znajdę. Już, kochani. Zmartwiony wpłacił 5 zł. Elu, uważaj na siebie. Mruk chce zrzucić twój serwer. 2 tygodnie temu to on dzwonił na policję, pisał o tym na ukrytym serwerze, gdzie cię wyśmiewa. Uważaj na niego, bo stracisz serwer. W dodatku często zgłasza treści. Adria wpłacił 5 zł. Już się wystraszyłam, że mi... mojego donata, więc powtórka. Ostatnio poprosiłam o zdjęcie bana YouTube'a, nadal go mam. Nick, Ad Astra. Ad Astra, na YouTube, tak? Dobrze, ale to po live'ie będę musiała szukać, bo mam problem ze ściąganiem banów na YouTube. Ad Astra. Z tego powodu, że... tam nie jest alfabetycznie to wszystko ustawione. Słuchajcie, koszulka od Mruni, Queen of the Hated. Do tego torba. I taka fajna haleczka. Może tą haleczkę dzisiaj przymierzę, tylko że jak tą haleczkę mam włożyć, jak ona jest, patrzcie. Tu jest tak i tu jest inicjał EG, czyli Ela Gavin. O. A na plecach jest tak, no ale to trzeba bez biustonosza włożyć, no bo jak? Boję się, że włożę i znowu będzie tutaj jakiś problem i potem będę mieć sprawę w sądzie za niemoralny wybryk, tak? To jest taka bardziej do sypialni chyba haleczka. Na razie nie będę ryzykować, bo musiałabym to po prostu sobie przymierzyć. Dobrze, no to co? Słuchajcie, chwilę mnie nie było, bo przyszły dziewczyny. Ale co tu się działo? Mruk, Alanek, Suko, coś tu się powypisywał.
Słuchajcie, puścimy sobie jakąś muzykę w takiej sytuacji i potańczymy. Tylko co by tutaj wam puścić? Aha. Sobla sobie puścimy coś, bo on nie ma blokady. Dobra, ale to...
usłyszeć. Wiem, że zna te sposoby. Fajny ten Sobel. Dobra, jedziemy z Soblem. Sobel, dobra zabawa. Dobra zabawa. A moja córeczka kupiła koledze z klasy na Mikołaja płytę maty. Ale boję się, że maty nie mogę puścić, bo mi po prostu zablokują live'a, nie? Dobra. Dobra, już jest, słuchajcie, po północy już nie obchodzimy święta 11 listopada, więc możemy sobie teraz puszczać różne głupoty. Mam wyjebane na to, gdy kozaczy rap amator, który nie potrafi grać tak jak ja tego rapu. Wyjebane mam na to, to co za plecami gada, masz mi coś do powiedzenia, cztery oczy prawe zała. Wyjebane mam, a pała będzie zawsze pałą wara. Od mojej rodziny, od przyjaciół, czym się zdala. Wyjebane mam, pochwala się to kumpelskie rozbitki, ci pieprzeni afeszyści, których co dzień miasto krzywdzi. Wyjebane mam, ksypki, tanie szmaty, narkotyki, chcesz to żyć tym popatrzyną, swoje życie w moment zniszczy. Wyjebane mam we wszystkich, co przeciwko nam od zawsze, na te kurwy krzywo patrzę, mam te trzeno, dziw tak nazwę. Wyjebane mam, poważnie, oszanuję siebie, znasz mnie? Raczej nie ma takiej szansy, byś jak ja tutaj żył właśnie. Mam wyjebane życie, uczy mnie jak przetrwać, nauczony, dbać o